Jak donosi portal petapixel.com, Steve McCurry, ikona nazwana tutaj National Geographic, ma spore problemy. Wszystko przez zdjęcie, które było prezentowane we Włoszech i zostało zauważone przez fotografa Paolo Viglione, który zorientował się, że na zdjęciu, na fragmencie obrazu, po powiększeniu widać sklonowane elementy, co jest jakby dyskwalifikacją, jeśli chodzi o fotografię dokumentalną. Ten fotograf opisał całą sprawę na swoim blogu i w międzyczasie zdjęcie zostało usunięte ze strony Steve'a McCurry'ego, z jego strony internetowej, i wtedy wszyscy zaczęli grzebać, kopać, szukać po prostu innych zdjęć McCurry'ego. Według anonimowego informatora poniższe zdjęcie na stronie McCurry'ego zostało również poddane obróbce. Tak jak widać po prawej stronie mamy jeszcze jedną postać, fragment ręki, natomiast tutaj na tym zdjęciu tego nie ma. Następnie jakiś anonimowy użytkownik Facebooka przesłał następujące zdjęcie. Mamy tutaj taką właśnie scenkę, prawda? Natomiast na tym zdjęciu nie ma tutaj tego straganu, nie ma przede wszystkim tych dwóch postaci, które tutaj są na tym rowerze. Także zdjęcie zostało totalnie przerobione. Tutaj piszą, że Steve McCurry jest właśnie w podróży, ale odebrali taką informację, takie wytłumaczenie się, i tutaj pisze bardzo długo Steve McCurry w końcu pisze coś w tej sprawie, a mianowicie, że często się zdarza, że wydruki są drukowane i wysyłane, kiedy go po prostu nie ma, i tym razem również się tak stało. No i Steve McCurry przyznaje się oczywiście do tego błędu, że to miało miejsce. No i pisze, że musi zmienić procedury w swoim studiu, tak żeby takie przypadki się już nie zdarzały. Trudno na tym etapie wyrokować, czy właśnie Steve McCurry jest winny, czy niewinny temu działaniu, czy robił to po prostu celowo, czy w jakimś przypadkowy sposób asystent wykonał właśnie takie zdjęcia, ale jeżeli na przykład tutaj jest usunięte tyle elementów, no to nie można mówić tutaj o przypadkowości. O ile w tym pierwszym zdjęciu mogło być to jakieś przypadkowe kliknięcie, natomiast jeśli chodzi o te zdjęcia, gdzie usunięta jest ręka, rzeczywiście ona tutaj przeszkadza, mówiąc krótko, a na tym zdjęciu zupełnie zostało ono kompletnie przerobione. Tutaj nie można mówić o żadnym przypadku. Nie mam tutaj zamiaru wyrokować, czy on jest winny, czy nie, czy jest złym tym fotografem, który przerabia zdjęcia dokumentalne. To czas pokaże na pewno. Natomiast to jest absolutnie niedopuszczalne. Jeżeli byłoby to prawdą, to jest to absolutnie niedopuszczalne. Takich przypadków jest bardzo dużo. Mam tutaj na myśli konkursy fotograficzne. Bardzo często takie skandale się pojawiają i jest to absolutnie niedopuszczalne. Nie można przerabiać po prostu zdjęcia, które jest przedstawieniem rzeczywistości. Nie można ingerować w nie, zmieniając jakieś tam fragmenty, usuwając poszczególne elementy. To jest kategorycznie zabronione, za to jest dyskwalifikacja, jeśli chodzi o konkursy, chociażby WordPress Photo, prawda, i obojętnie jaki byłby to konkurs fotograficzny, za to jest po prostu zabierana nagroda i rzucana po prostu, mówiąc krótko, klątwa na tego fotografa, który w ten sposób tak zrobił. Co można zrobić z fotografiami dokumentalnymi, ze zdjęciami dokumentującymi pewne wydarzenie? Można miejscowo zmienić jasność, jakieś kolory, jakieś fragmenty przyciemnić albo rozjaśnić, tak żeby wyeksponować motyw główny, na przykład przyciemnić niebo, przyciemnić, zrobić powiedzmy jakąś delikatną winietę, tak żeby środkowa partia obrazu była wyeksponowana. Można również nasycać albo zmniejszać nasycenie barwne. W każdym razie można dokonywać takiej globalnej zmiany wyglądu zdjęcia. Czyli to, co kiedyś można było zrobić pod powiększalnikiem, można było punktowo doświetlić, punktowo wymaskować, czyli rozjaśnić pewne fragmenty obrazu, ale fotomontaże nie wchodziły absolutnie w grę. Dlaczego nie można tego robić? Jeżeli ktoś jeszcze tego nie rozumie, to już śpieszę właśnie tutaj z wytłumaczeniem. Wyobraźcie sobie dziennikarza, który jest na koncercie plenerowym na przykład i zdaje taką właśnie relację. Było bardzo mało uczestników, ponieważ padał deszcz, a w ogóle to ten występ był bardzo, bardzo kiepski. I kropka, prawda? A tak naprawdę zupełnie było inaczej. Była wspaniała pogoda, wspaniały występ grupy i bardzo dużo fanów. Więc rozumiecie, o co tutaj chodzi.
dziennikarz musi po prostu zdawać relacje rzetelnie, musi jakby relacjonować zgodnie z prawdą, starać się być bezstronnym i nie może zmieniać tej rzeczywistości w ten sposób, a fotograf dokumentalny, fotograf prasowy zwłaszcza, jest właśnie takim dziennikarzem, który dostarcza ten materiał ilustracyjny do, na przykład do artykułu i również jakby podlega dokładnie tym samym prawom. Jeżeli fotografujecie artystycznie, robicie jakieś wizjonerskie zdjęcia, to tak, można robić fotomontaże, można zmieniać obraz, totalnie można zmieniać, będzie to właśnie wasza wizja. Jeżeli robicie fotografię dokumentalną, reportażową, to nie róbcie takich rzeczy, ponieważ spotka was właśnie klątwa i po prostu możecie stracić dużo więcej niż przerabiając to zdjęcie. Tak więc jeszcze raz przestrzegam przed takimi działaniami.